dobry Państwu. Niedziela, 9 dzień czerwca i dzisiaj zapraszam na tradycyjną pielgrzymkę do grobów żołnierzy Hallera w Niagara on the Lake, jedynego cmentarza wojskowego tutaj w Ameryce Północnej. Są to ludzie, którzy zmarli w rezultacie grypy w większości, a zaciągnęli się do Ochotniczej Armii Polskiej, która następnie przywieziona została do Francji, walczyła w I wojnie światowej, a potem zapisała się naprawdę złotymi zgłoskami w kampanii bolszewickiej, to znaczy broniła Polski już właśnie jako armia Hallera, która została przetransferowana z Wielkiej Brytanii. I tutaj 20 tysięcy Polaków, synów emigrantów i emigrantów, w większości ludzi pochodzenia chłopskiego, którzy emigrowali w tych wielkich falach emigracji XIX-wiecznej za chlebem do Ameryki, do Kanady, do Stanów Zjednoczonych, postanowiło rzucić się przez morze, żeby wskrzeszać ojczyznę, o której słyszeli tylko w kościołach, na katechezach, w klubach Sokoła. Proszę Państwa, niesamowita rzecz, niesamowity objaw patriotyzmu. I dlatego właśnie od lat 20. tutaj, 20. ubiegłego wieku, organizowane są pielgrzymki do ich grobów, bo w końcu nie zginęli w walce, ale zginęli będąc zamustrowani, będąc w mundurach. I to czcimy, czcimy ich nieprawdopodobny patriotyzm. Proszę sobie wyobrazić, że to byli ludzie, którzy mieszkali w kraju, w którym nie było wojny, w którym się dobrze powodziło, w którym mieli pracę, w którym nie było kryzysu. I w takiej oto sytuacji jechali zupełnie w nieznane, ryzykując swoim życiem i zdrowiem. Osobna sprawa to to, że Polska niepodległa, Polska międzywojenna, potraktowała ich bardzo po macoszemu, ale powiedzmy, że dzisiaj o tym nie mówimy. W dzisiejszym dniu, dzisiaj czcimy pamięć tych młodych ludzi. Zapraszam. Będzie kontynuacja tej tradycji, którą tutaj mamy, no, tych pielgrzymek. Znajdą się ludzie, którzy po nas to będą robić, Pana zdaniem? Witam serdecznie na kolejnej pielgrzymce w Niagara on the Lake. Nasz cmentarz tutaj Hallerczyków to jest jedyne miejsce na tym kontynencie, które należy do Polski. Podkreślam, jedyne miejsce. No oprócz konsulatu. Znaczy oczywiście, tak jak najbardziej, ale to jest takie godne podkreślenia. Tak, myślę, że tak. Musimy zadbać o to, żeby młodzież była zaangażowana. Myślę o harcerzach, ci myślę harcerzy, o szkołach. Czy dzisiaj przyjeżdżają tutaj, ich dzieci też będą przyjeżdżać, Pana zdaniem? Mam nadzieję, że tak. My musimy o to zadbać, trzeba zachęcać, ile tylko można, żeby właśnie młodzież partycypowała w dzisiejszej uroczystości. Zobaczymy, ilu będzie młodych ludzi. Jest to bardzo ważna sprawa tutaj. Jest to jedna z ważniejszych imprez, jakie imprez, tak, uroczystości, jakie organizujemy tutaj jako Polacy w Ontario. Bardzo, bardzo ważna data w naszej tej historii, w naszej i działalności. Co więcej, ona nas jednoczy z Kanadyjczykami, z Amerykanami, z Francuzami, bo przecież to była armia, która jako jedyna walczyła po stronie mocarstw zwycięskich w I wojnie światowej, Armia Polska. Dokładnie. To trzeba pamiętać, że Francuzi de facto, mówię, pomogli stworzyć, zapłacili, włożyli fundusze na powstanie tej armii. Trzeba pamiętać o tym, że w zdecydowanej większości byli to Polacy pochodzenia, znaczy ze Stanów po prostu. Mówię, to no 22 tysiące. Kanada również, ale mówię, chodzi o to, że Amerykanie, z uwagi na to, że Stany nie były wtedy zaangażowane w wojnie, to było jedyne miejsce, gdzie Amerykanie polskiego pochodzenia, nie mówiąc po polsku, mogli tutaj brać udział. I kolejna rzecz, że dzięki tej armii Polska była przy stole konferencji wersalskiej. Zdecydowanie. No, chwała generałowi Hallerowi i wszystkim, którzy potrafili stworzyć, jeżeli chodzi o Elizabeth Asher, też nie wolno o niej zapomnieć. Tak, dołożyła swoją olbrzymią cegiełkę albo cegłę do tego, żeby ta armia funkcjonowała tutaj, żeby byli szkole. Dziękuję bardzo, nie będę zatrzymywał. O ile motorów dzisiaj? A ciężko policzyć w ogóle. Ciężko policzyć. Straciłem rachubę.
ale trochę ich jest. No to pięknie. Ale myślę, że chyba ze 12 i kilka jest w drodze jeszcze. W drodze jest kilka. No właśnie, utrudnienia dzisiaj. Trochę gorku. Ale z Chicago przywitać trzeba. I Chicago przyjechało. O, witam. Dzień dobry, witam serdecznie. No to długa droga była za jednym zamachem? Czy długa? Nie, były dwa zamachy. ale szczęśliwie, żeśmy dojechali. Bo jest tak, każdy przeżył pod te zamachy. No ilu panów tutaj jest? Osiem osób jest od nas. Tak, osiem osób. Super, że pamiętamy. Pamiętamy, musimy ta w cudzysłowie. Ja zawsze myślę, że nie w cudzysłowie pandemia, którą wprowadzili ci u góry tam. Co im się wydaje, że znają cały świat i wszystko wiedzą. No, wprowadzili, nie mogliśmy jeździć wtedy, ale jesteśmy i mam nadzieję, że co roku będziemy już. Dla uczczenia tych, którzy z pokojowego kraju, z dobrej pracy i tak dalej, że się podpolą. Oczywiście. Gdyby nie oni, to by Polski niepodległej nie było. Tak, nie byłoby Polski przy konferencji w Wersalu. Bez pamięci o nich nie byłoby nas. Tak. Tak jest. Proszę się przedstawić, jeśli można. Dariusz Obliński, wicekomandor Stowarzyszenia Rajd Katyński Pamięci Tożsamość. I Jacek Kawczyński, komandor Stowarzyszenia Rajd Katyński Pamięci Tożsamość. Witamy na kanale. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Cześć, nazywam się Łukasz Jach, jestem komendantem w tym roku na biwaku na Agron Lake. W tym roku mamy z czterech jednostek prawie 47 chłopaków w całości. Z Hamilton, Niagara, St. Catharines, Kitchener-Waterloo, Windsor i jeszcze jedna, ale zapominam w tym momencie. No, jesteśmy na biwaku, zmokło nam przez ostatnie kilka dni, ale jesteśmy tutaj na obchodach i będziemy... Pierwszy raz w takiej co licznej, roku. Czy... Pierwszy raz taki licznie, chłopacy się przygotują w tym momencie na zlot harcerski, co się będzie działo w tym roku w USA. Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych, tak jest. I dlatego ten biwak tutaj? Pół z tych chłopaków, harcerzy jadą na zlot, a pół z nas będą w tym roku na oborze, to chcieliśmy ich po prostu przygotować lepiej, żeby mogli być jak najlepiej przygotowani na to, co jest przed nimi. Czy wszyscy znają historię Armii Hallera, czy tak, piąty przez dziesiąty? Ja próbuję ich uczyć, ale wiesz, czasami to, czy słuchają, czy nie, to jest inny problem. Rozumiem, ale trzeba powtarzać. Trzeba powtarzać, uczwali trzeba uczyć się. I będziemy powolutku, jakoś dotrzemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję, trzymaj. Dlaczego pan tutaj przyjechał dzisiaj? Dlatego, że jestem patriotą. Który raz już? Mówiąc szczerze, pierwszy raz. A co pana skłoniło i kiedy się pan dowiedział w ogóle o tym, że tutaj jest taki cmentarz i cała ta historia Armii Hallera? Akurat jesteśmy związani z harcerstwem. Moja żona jest przewodniczącą harcerstwa na ten rejon, także działamy bardzo ostro, sympatyzujemy, a poza tym Hallera znamy od lat. No tak. I jego historię. I ten cmentarz też? Tak. Rozumiem. Pytałem już o to wcześniej. Myśli pan, że to przetrwa, że następne 50-100 lat, jeżeli oczywiście świat będzie, to nadal Polacy będą tutaj przyjeżdżać, żeby upamiętniać patriotyzm tych ludzi? Ja myślę, że na pewno tak. Przede wszystkim harcerze będą kontynuować tą tradycję i podtrzymywać pamięć. I dzieci też? I ich dzieci, dzieci ich dzieci. Także uważam, że to musi być podtrzymywane i to nie może być nigdy zapomniane. Dziękuję bardzo. Może pan przedstawić? Moje imię? Irek. Bardzo dziękuję. A to jest moja żona
Asia, która... Harcerstwo, tak? Pani tutaj w harcerstwie na terenie Niagary, czy... Jesteśmy z Kitchener. O, z Kitchener. Koło przyjaciół harcerstwa Kitchener Waterloo. Czyli dzieci w harcerstwie, tak? Absolutnie. A to tak zapytam, co skłoniło, żeby dziecko właśnie zapisać do harcerstwa? Pani była harcerką wcześniej? Czy... Byłam przez krótki czas, ale przede wszystkim patriotyzm. A przede wszystkim patriotyzm, pamięć o tych, którzy walczyli, którzy ginęli za wolną Polskę. Także to jest absolutnie coś, co musimy przekazywać następnym pokoleniom. Jesteśmy to winni wszystkim tym, którzy walczyli. Pani była w tym duchu wychowana? Absolutnie. Rozumiem. Pochodzę z województwa świętokrzyskiego. Mieliśmy dużo, na naszym terenie działało bardzo dużo oddziałów partyzanckich. A także ludziom w moich stronach nie było obce pomaganie partyzantom. To było absolutnie coś priorytetowego w czasie wojny. Także i to też było przekazywane z pokolenia na pokolenie. Także idziemy tym torem. Witam panowie. Spadochroniarzy, szybowe berety, nie? I to jest normalnie przez tam, przez MON to potwierdzone jest. I, no i po prostu... Teraz się pytają, co to jest tutaj Kanadyjczycy. Ja mówię Rambo. To w Ottawie nas pytali. Mówią, co to jest R? Rambo. Naprzód, marsz! Marsz powitalny. Yeah.
weterani, szanowni goście z Polski, Stanów Zjednoczonych i Kanady. Dzisiaj, druga niedziela czerwca, popularnie zwana polską niedzielą w Niagara on the Lake, mam zaszczyt powitać na dzisiejszej uroczystości ojca Wiesława Wołoszyn z parafii świętego Patryka. Witam wszystkich honorowych gości, przedstawicieli organizacji polonijnych. Witam serdecznie gości przybyłych z Polski, przedstawicieli kongresu i organizacji polonijnych ze Stanów Zjednoczonych, młodzież szkolną i harcerską, a także turystów uroczego miasteczka Niagara on the Lake. Spotykamy się w szczególnym czasie i unikalnym miejscu dla nas Polonii kanadyjskiej i amerykańskiej. Ten mały skrawek ziemi w Niagara on the Lake, jedyny polski cmentarz wojskowy na ziemiach Ameryki Północnej, jest symbolem zarówno polskiego patriotyzmu, jak i sojuszu Polski i Kanady, dwóch odległych, ale tak bliskich sobie państw, dwóch krajów miłujących wolność. Ten cmentarz jest dla nas miejscem pamięci bohaterskich czynów żołnierzy generała Hallera, wobec których mamy ogromną przestrzeń zobowiązań, hołdu i czci za ich przelaną krew o fundamenty państwowości i tożsamości na przestrzeni wieków w walce za waszą wolność i naszą. Z przewodnim hasłem Bóg, honor, ojczyzna. Thank you for making this pilgrimage today to ensure that the honor and valor of those brave men will be never forgotten. At this time, to conduct the proceeding this afternoon, please join me in welcoming Master of Ceremony, Vice President, Canadian Polish Congress Niagara District, Mike Ilnitsky. Mike, please. Dzień dobry Państwu. Dziękuję Pani Prezes za zaufanie w przekazaniu mi tej funkcji. W tym momencie przystąpimy do mszy świętej. Powiedział, że jesteś nagi. Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść? Mężczyzna odpowiedział. Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty. Dlaczego to uczyniłaś? Niewiasta odpowiedziała. Wąż mnie zwiódł i zjadłam. Czarna Madonna. Dziękuję.
Państwa, jesteśmy tutaj strażnikami pamięci o polskim czynie zbrojnym, o generale Hallerze. Czy boimy się paru kropli deszczu? No więc właśnie. Będę mówił bardzo krótko, po to, żebyśmy ruszyli dalej w naszej tradycyjnej paradzie. Po pierwsze chciałem podziękować strażnikom pamięci, którzy są tutaj na miejscu. Jest nas bardzo wielu. Są to organizacje, wspaniałe organizacje. Mamy tutaj banery, jest to SFAP, jest to Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej, jest to oczywiście, mamy tu prezesa SPK także z nami, Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, mamy Kongres Polonii Kanadyjskiej i wspaniałą panią prezes Zosię Soję, która jest kustoszem tego miejsca. Mamy z nami harcerzy, którzy bohatersko na deszczu teraz stoją i czekają, aż skończę mówić. Mamy wiele organizacji polonijnych, mamy wspaniałe sztandary reprezentujące organizacje polonijne. Wszyscy Państwo jesteście strażnikami pamięci. Ja bardzo dziękuję, że tutaj jesteście, że jesteśmy wspólnie. We have Lord Mayor with us, we have MPPs, members of provincial parliaments, local politicians. They are also the guardians of memory. They provide strong support to the Congress, to other organizations. They provide for the security and safety of this wonderful cemetery. So I thank everybody. It was already said that the history of the place is quite well known to us, so this is something I will not repeat, but I would like to say that there are good reasons for us being here. We are here because we recognize the importance of this place, the importance of the dedication of the soldiers that lie here, that represent the Blue Army, that gave their lives, their health quite often, for liberty and for values that we share. So, and we understand this well as we represent different organizations, and this is our job, our role to preserve that good memory. This event is an event which has been taking place for over 100 years. Yesterday, we had the second International Hallerslund that took place again here in Niagara on the lake. And when you see the candles in front of the tombstones, these were presented mostly by young generation, young kids yesterday that ran in the International Hallers Run and then came here to pay the respect. Some of them did not know what is this place and why are they here, but they came with their parents and they spoke about this to their parents, and this is something that I value very much. And again, I thank everybody for participating. Let me recognize the presence of our friends from Poland. This is really important. We have the 12th Brigade from Szczecin with their leader. Please give him a round of applause. For Poland and Canada, our military is a very important institution, is a very important part of our society. They protect us, and we value their activity. We're very happy to have them regularly here. We have also our defense attaché from Ottawa, a good colleague of mine, and congratulations, yes. And we also have representation from the town of Jurczyce in Poland, with Sołtys, with Mayor Jerzy Kłępa. They are also the guardians of memory of Blue Army, of General Haller, because Jurczyce is the venue where General Haller was born. So again, I would like to thank all the guardians of the memory, my big thanks to all of you, because we all know why we are here. We are here because we preserve the history, but also we are here because we want to preserve our way of life and our the values that our communities share. So thank you so much, and now we'll join the parade in a little bit of the rain, and we'll see each other here probably next year. Thank you so much. So poproszę teraz osoby z wieńcami, aby się ustawili według kolejności. Please line up with your wreaths. I will be calling you.
12. Brygada zmechanizowana w Szczecinie. Następnie będzie Związek Główny SWAP Nowy Jork. SWAP placówka 114 Toronto. Zarząd Główny SPK. Mike, nie będziemy wyczytywać. For the safety of everybody, we just invite you to collectively place your wreaths so we can leave this place in safety. Thank you. We invite everyone to the safety and comfort of the Canadian Polish Society at 43 Pacer Street in St. Catharines. Zapraszamy do Stowarzyszenia Polsko-Kanadyjskiego przy ulicy Pacer 43, numer St. Catharines. Panie ambasadorze, wójt gminy Jurczyce, to pana pomysł, żeby tutaj... Sołtys stworzył kilka lat temu bieg halerów w Jurczycach i skutecznie go realizuje. Stąd mój pomysł, jak pan redaktor wie, w tamtym roku stworzenia wersji tutaj kanadyjskiej i połączenia obu biegów. Teraz się po dwóch stronach Atlantyku te biegi dzieją. Wczoraj się odbyła druga edycja w Polsce. Za tydzień albo za dwa tygodnie biegną w Jurczycach. My tu biegamy z polskimi żołnierzami, którzy przyjeżdżają, oni tam biegają z kanadyjskimi żołnierzami, którzy stacjonują w Polsce. A ta współpraca ma już w tym momencie wiele wymiarów, także ludzie stąd przyjeżdżają do Jurczyc, odkrywają to miejsce urodzenia generała Hallera. Bo Jurczyce to jest miejscowość związana z pana rodziną? Bo jestem spokrewniony z generałem i się tam, szczerze mówiąc... Generałem Hallerem? Tak, z generałem Hallerem. Pod wpływem mojej mamy się tam rodzinnie przenieśliśmy, tam mam teraz dom rodzinny w Jurczycach, chociaż urodziłem się w Krakowie, nie w Jurczycach. Rozumiem, to gratulacje, no i miejmy nadzieję, że ta tradycja będzie rosła i coraz więcej ludzi w Polsce będzie wiedziało o właśnie czynie zbrojnym Polonii amerykańskiej i Polonii kanadyjskiej. No, oby, no ale to zależy od naszej pracy i pracy właśnie strażników pamięci o generale, o Błękitnej Armii, o tym miejscu po obu stronach Atlantyku. No i dodam, od programów szkolnych też. I od programów szkolnych jak najbardziej. Tak. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie.
proszę Państwa, i skończyło się przedwcześnie, skończyło się ulewą. Są jakieś przepisy, które zabraniają tego rodzaju imprezy, jak jest burza, więc no, a tu już chyba się przejaśnia właśnie. No, miejmy nadzieję, proszę Państwa, że ta tradycja, która tak falowała, to znaczy zamierała, a później była bardziej popularna. No, były lata, kiedy tu było bardzo biednie. Biednie w tym sensie, że niewiele ludzi przychodziło. Ale teraz, jak widać, jest nadzieja. Do następnego razu. Mówiłem, czekam.